Ich möchte noch auf die eine oder andere Einzelheit der Verse 22 und 23 zu sprechen kommen. Chciałbym teraz nawiązać do niektórych szczegółów wymienionych w tych wierszach 22-23. Mir scheint, dass wir drei verschiedene Gruppen haben. Wydaje mi się, że tutaj oglądamy trzy różne grupy. Wen wirft der Herr auf ein Bett? Kogo Pan rzuca na łoże? Isabel. Isabelle. Und ich habe gelesen, dass dieses Wort Bett eigentlich Krankenlager bedeutet. Krankenbett. I czytałem, że to wyrażenie łoże bardziej oznacza tutaj łoże cierpień, łoże choroby. Er bringt Isabel auf ein Leidenslager. On tą Isabel wprowadzi na łoże cierpień. Dann kommt die zweite Gruppe. I teraz druga grupa. Die, die Ehebruch mit ihr treiben, die bringt er in große Drangsal, aber nur dann, wenn sie nicht Buße tun. A tych, którzy z nią cudzołożą, wtrąci w wielki ucisk, ale tylko wtedy, jeżeli się nie upamiętają. Im Blick auf Isabel ist von Buße keine Rede. A tak w ogóle, co dotyczy Isabel, to o pokucie w ogóle, co do niej nie ma mowy. Aber den Verführten gibt er Gelegenheit, Buße zu tun. Ale tym, którzy byli przez nią zwiedzeni, daje tą możliwość, aby pokutowali. Wenn nicht, kommen sie in große Drangsal. Jeżeli nie, to zostaną wtrąceni w ucisk wielki. Ich möchte diese Gruppe mal aus der Offenbarung erwähnen, in Kapitel 18, Vers 9. Chciałbym tą grupę też i wymienić z objawienia z 18 rozdziału, z 9 wiersza. Da ist von solchen die Rede, die nicht Buße getan haben und Ehebruch mit ihr getrieben haben. Tam jest mowa o takich, którzy te cudzołóstwo i wszeteczeństwo popełniali. Sie werden über sie weinen und wehklagen. Zapłaczą nad nim i smucić się będą. Die Könige der Erde, die Hurerei und Üppigkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. Królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Dann noch ein Wort zur großen Drangsal. I teraz jeszcze jedno słowo dotyczące wielkiego ucisku. Die große Drangsal hier ist nicht zu verwechseln mit der großen Drangsal. Ten wielki ucisk nie należy mylić z tym wielkim uciskiem, die in den letzten dreieinhalb Jahren der 70. Jahrwoche Daniels, który odbędzie się w ostatnich okresie 3,5 roku, co jest opisane w tym przykładzie 70 tygodni lat z Księgi Daniela. Vornehmlich über die beiden Stämme Juda und Benjamin kommt. I który to wielki ucisk przede wszystkim nastanie nad tymi dwoma pokoleniami izraelskimi, Juda i Benjamin. Hier haben wir eine allgemeine Beschreibung von Not, von Drangsal über diese, die Hurerei getrieben haben mit Isabel. Tutaj mamy ogólny opis tej nędzy i biedy i ucisku tych, którzy z tą Izabel cudzołożyli. Und dann haben wir in Vers 23 eine dritte Gruppe. A w wierszu 23 oglądamy trzecią grupę. Da geht es um die Kinder, die aus diesen Verbindungen entstanden sind. Tutaj chodzi o dzieci, które z tego związku powstały. Sie sind dem Verderben entsprungen. Sie sind geboren aus dem Verderben. Sie haben ihren Ursprung in dem Verderben. Oni mieli swój początek w tym zepsuciu. Und für sie gibt es nur Tod, nur Gericht. A dla nich jest przewidziana tylko śmierć, tylko sąd. Auch hier ist keine Rede von Buße. I tu w tym miejscu też nie ma mowy ani razu o pokucie. Das heißt, der Abfall ist so weit fortgeschritten. To oznacza, że to odstępstwo tak daleko się posunęło. Es hat Nachkommenschaft gegeben, że powstało następne pokolenie. Und sie werden mit Tod getötet.
i oni będą śmiercią ukarani. Das zeigt mir, wenn ich es recht verstehe, das Ende des christuslosen Bekenntnisses. I jeśli to dobrze rozumuję, to wskazuje na koniec tego wyznania, które już pozbyło się całkowicie Chrystusa. Dann noch einen Gedanken zu dem, der Nieren und Herzen erforscht. Jeszcze jedna myśl dotycząca tego, który bada nerki i serce. Wer ist das? Kto to jest? Nun, das ist Gott, das wissen wir alle. To jest Bóg, my o tym wszyscy wiemy. Der Jesus hier. Pan Jezus tu w tym miejscu. Aber ich verbinde damit eine Frage. Ale ja w związku z tym łączę pewne pytanie. Können wir das auch? Czy my też to możemy? Die Antwort ist, odpowiedź jest? Nein. Nie. Und hier in unserem Satz ist das Wort ich betont. Schaut mal in die Bibel, das ich ist hervorgehoben. Spójrzmy do naszych Biblii, że tutaj to słowo ja jest uwypuklone. Das bedeutet mit anderen Worten, nur ich kann das tun. A to innymi słowami można wyrazić, tylko ja mogę tego dokonać. Ich sage das deshalb, damit wir vorsichtig sind. Ja to mówię po to, abyśmy byli wszyscy ostrożni. Wir können das nicht. My nie jesteśmy w stanie to dokonać. Selbst der Teufel kann das nicht. Nawet sam diabeł nie ma możliwości tego dokonać. Und ich möchte eine Stelle aus 2. Chroniker 6 noch zur Erklärung anführen. I chciałbym teraz dla wyjaśnienia tego miejsca przytoczyć cytat z 2. Kroniki z 6. rozdziału. 2. Chroniker 6 Vers 30 am Ende. 2. Kronik 6. rozdział 30. wiersz na koniec. Denn du Du allein kennst das Herz der Menschenkinder. 2. Kronik, 6. rozdział, 30. wiersz pod koniec. Gdyż ty jedynie znasz serce wszystkich synów ludzkich.